Cześć, dzień dobry w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj piątek 13, ale to wcale nie oznacza, że musi być pechowy. Wręcz przeciwnie, na razie jest wszystko ok i mam nadzieję, że tak do końca dnia zostanie. Tym bardziej, że świeci super słońce. Ja zrobiłam sobie drugą już dzisiaj kawkę. Tym razem w takim kubeczku z sową. Trochę przesadziłam z ilością wody, którą nalałam do kubka, ale nie szkodzi. No i popijam sobie kawkę, stwierdziłam, że się do Was odezwę i myślę, że co nieco uda mi się nagrać z dzisiejszego dnia. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie dzieci wracają ze szkoły, za chwilę będą pukać do drzwi, bo już dali znać, że idą. Wybieram się z nimi na zakupy, na takie szybkie zakupy, bo nie ma pieczywa. Ostatnich kromek zrobiłam mężuśce kanapki do pracy, także pieczywo u nas z domu wyszło. No i przed chwilą zobaczyłam, że mam końcówkę mleczka do kawy, więc tak w sam raz na jeden raz, a kawka dzisiaj wleci i na jutro już by nie było mleczka do kawy na rano, zanim pójdę do pracy. Jutro mam popołudniową zmianę, cały przyszły tydzień pracuję na nocki i już chyba raczej nic się nie zmieni, bo ostatnio grafik mi się zmienił, miałam inaczej pracować w tym tygodniu, już się pozmieniało, ale niechaj i tak będzie. Ja teraz piję kawę, czekam na dzieci, uciekamy do sklepu na zakupy, a po powrocie mam ambitny plan przesadzić przynajmniej część moich roślin do bigosu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie nie będę nic sobie tutaj zbytnio obiecywać, bo nie wiadomo, ile nas zejdzie na tych zakupach, w jakim humorze wrócę, ale najważniejsze jest dzisiaj pozytywne nastawienie. Z takich ciekawostek powiem Wam, że w tym roku będzie już ostatni piątek 13. W tym roku mieliśmy dwa piątki, które wypadały akurat 13, a to dlatego, że 1 stycznia wypadł w niedzielę. I dlatego 13 mieliśmy i 13 stycznia i właśnie 13 października w przyszłym roku, w 2024. 13 wypadnie dwa razy w roku i będzie to 13 września i 13 grudnia. To tyle na razie. Odezwę się do Was potem, mam nadzieję. Tu wstawię Wam jeszcze kawałeczek, fragmencik z działeczki. Jak byliśmy z mężuśkiem w tygodniu, tak na szybkiego wpaść, tylko podlać rośliny, które mam w szklarni. Kilka kadrów tam nagrałam, więc sobie wkleję do tego vloga, żebym miała je na pamiątkę. Mężuśka wyciągnął mnie na działeczkę, chociaż na chwilę, ale jestem. I od razu mi się humor poprawił, wchodząc na ogródek. Zobaczcie, jaka informacja jest przy wejściu na ogródek. I zaraz Wam pokażę od drugiej strony bramki, jaką mamy po drugiej stronie karteczkę wywieszoną. I tu wychodząc z działeczki mamy taką informację. I spójrzcie na tego dzika. No dzik jak malowany, nie?
połowa października i takie mocne zderzenie z rzeczywistością. Tu dojrzewające pigwy, a tu kwitnące. Budleja to samo, też sobie pomyliła pory roku. W poprzednim vlogu pokazywałam Wam donicę, którą kupiłam w Leroy Merlin razem z podstawką, tą do sukulentów. A zapomniałam Wam pokazać roślinę, którą przy okazji kupiłam. Jest to hebe, takie z wariegacją i ono było przecenione z 20 zł na 10, więc myślę, że taką sadzoneczkę opłaca się kupić za taką kwotę. Wróciliśmy z zakupów, jak Wam wspominałam, miałam towarzystwo dzieci, bo w końcu co 6 rąk to nie dwie. I pomogli mi nieść zakupy do domu. Byliśmy jeszcze w McDonaldzie, jak mogliście zauważyć, w przebitce. W końcu weekendzik się zaczyna, więc odrobinę przyjemności należy się i dzieciom. Ja jeszcze byłam w Biedronce, bo jak wiecie, brakowało mi mleczka do kawy. Niestety mleczka nie kupiłam, bo nie ma obecnie na półkach, brak w asortymencie, ale za to do domu wróciłam z 4 malutkimi roślinkami. I są to sansevierie, akurat jesteśmy w temacie, bo ja się tutaj rozłożyłam na kanapie tym razem. Zazwyczaj przesadzam rośliny na podłodze, ale nogi mi tak cierpną, że postanowiłam, że zrobię sobie wygodniejszą tutaj miejscówkę do ogarniania roślin. Rozłożyłam sobie na stoliku kawowym taką tekturkę, żebym za wiele sobie tutaj nie nawróciła. Za chwilę zresztą odwrócę kamerkę i Wam pokażę, jak to tutaj moje obecne stanowisko pracy wygląda. Poszłam do Biedronki po to mleczko do kawy, bo na jutro to mi już nie starczy. Mam na jeden raz, albo dzisiaj po prostu muszę zrezygnować z tej ostatniej trzeciej kawy. Jeszcze zobaczę. W każdym razie przyszłam do domu z 4 sadzoneczkami sansevierii, bo w pierwszej kolejności będę te przesadzać i robić kompozycję w tej donicy, którą Wam pokazywałam w ostatnim vlogu. Fajnie się złożyło, bo akurat były 4 różne roślinki, więc będą pasować w tej płaskiej donicy, ale mam do Was pytanie, jeżeli macie takie sansevierie i potraficie określić ich dokładniejszą nazwę, to bardzo proszę dajcie mi znać w komentarzu. Wiem, że zawsze mogę na Was liczyć, więc za chwilkę odwrócę kamerkę. Pokażę Wam te 4 rodzaje sansevierii, które przyniosłam dzisiaj do domu. I jeżeli macie jakiś pomysł, jak je nazwać, to bardzo proszę Was o komentarz pod spodem. Będę Wam wdzięczna. Moje stanowisko do przesadzania roślin wygląda mniej więcej tak. Obawiam się, że braknie mi podłoża do przesadzenia, bo mam zaledwie 3 i tutaj w woreczku są po 2 litry, czyli 7 litrów. Będzie pewnie trochę mało, żeby starczyło na całą moją gromadkę sansevierii, bo tu z tyłu jeszcze są takie 4 większe rośliny do przesadzenia. I tu są 4 roślinki. Teraz w Biedronce są po 9 zł za sztukę. Więc cena całkiem przyjemna. Jeżeli macie pomysł, jak nazywają się, to proszę dajcie mi znać w komentarzu. Tu jest pierwsza sadzoneczka. Ona ma taką jasno-zieloną blaszkę liściową i margines na obrzeżu liści jest jaśniutki, taki beżowy. Tu kolejna sansevieria. Układa się bardziej w taki rozetkowaty kształt, taka ciapkowana. Ta dosyć popularna jest. Ja przypuszczam, że szybko odnajdę sobie jej nazwę, bo wygląda mi znajomo, ale nie wiem też, jak ta się na przykład nazywa. Ma taki jasno-zielony środek, obrzeża kremowo-żółte, no i margines w kolorze zielonym. Tak wyglądają te 4 roślinki i bardzo proszę, dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli takie posiadacie, bo chciałabym sobie po prostu je prawidłowo podpisać dla pamięci. Zabieram się teraz do pracy, jest godzina 16. 2 godzinki poświęcę roślinom, zobaczymy na ile starczy mi czasu i ile tego towarzystwa ogarnę, bo oprócz oczywiście sansevierii to czekają jeszcze na mnie sukulenty, alokazje, filodendron, no jest tego trochę. Na szczęście szybko uwolniłam te 4 rośliny z tych doniczek produkcyjnych z włókna kokosowego, które jest naprawdę straszne
i na dodatek mokre, do tego stopnia, że mam całą mokrą rękawiczkę. System korzeniowczy trochę i one by tutaj zgniły. Jak widzicie, tu już jest zgnita część liścia. Po prostu przemoczone były dokładnie. Dobrałam się do korzonków kolejnych Sansevierii i tu ten gratis, który ostatnio Wam pokazywałam i który nie rozpoznaliście, że to jest Bantle's Sensation. I zobaczcie, jakie tutaj maluszki wychodzą spod korzonków. Tego nie było widać w doniczce. Jeszcze nie wystawały z ziemi. A widać, że coś rośnie. Tu kolejne dwie też mają ładny system korzeniowy. Jest to Almond Silver i Samurai, ta mniejsza po prawej. No jeszcze Starros. Ta ma bardzo rozbudowany system korzeniowy. Takie dwie sadzoneczki już się zrobiły. Ja ich nie rozdzielam. Posadzę je razem. No i tak się zastanawiam jeszcze nad tymi czterema. Spojrzałam i myślę, że ta nazwa, której szukałam, to jest Whitney. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak mi się wydaje. I zastanawiam się, czy to nie jest Hachni. I tu jeszcze wydaje mi się, że to będzie Hachni Silver może. I nie mogę zlokalizować tej właśnie z zielonym marginesem. Czekam na Wasze propozycje. Takie 8 sadzoneczek stwierdziłam, że wędruję do jednej donicy, tej, którą ostatnio kupiłam w Leroy Merlin. Sansevieria masoniana charakteryzuje się bardzo powolnym wzrostem. Masoniana ma całkiem przyjemny system korzeniowy, ale mówię Wam, te włókno kokosowe produkcyjne, w którym są posadzone sadzonki Sansevierii, jest okropne. Tak wiąże korzenie, że trudno jest je wyswobodzić z tego włókna kokosowego. Jak macie Sansevierię w podłożu produkcyjnym, to jak najszybciej przesadzajcie je do bardziej luźnego, przepuszczalnego podłoża, bo one się w tej ziemi duszą. Na dodatek jest to włókno nasączone mocno wodą i to dobrze nie wpływa na te rośliny, bo jak wiecie, Sansevierie nie znoszą przelania. Mam pierwszą kompozycję Sansevierii. Jest tu wsadzonych 7 sadzonek, tylko tą Sensation Bantle's rozsadziłam na dwie. Tu już łebki delikatnie wystawiłam spod ziemi, żeby mi nie zaginęły w akcji. Będziemy obserwować, jak rosną. Tu jeden po drugiej stronie ostrość chwyciło na Almond Silver zamiast na Sansevierię. O, teraz widać drugi zaczątek listka Sensation Bantle's. Tu jest ta Silver Almond, Samurai. No i te cztery moje, nie jest zidentyfikowane na razie obiekty, ale liczę na Waszą podpowiedź. Zatrzymałam się jeszcze na chwilę, na dłużej, przy mojej Sansevierii Dragon i zobaczcie, jaką ona tutaj ma bryłę i w czym ona była. Normalnie jakieś trociny, masakra. Także dobrze, że zabrałam się dzisiaj za nią. Przesadzam w zasadzie do niewiele większej doniczki. Zaraz Wam pokażę różnicę między jedną a drugą. Przedtem była w tej, po lewej. Teraz dostanie troszkę większą, tą po prawej przeźroczystą. Nie mam już zbyt dużo podłoża w sam raz na tą. Na razie musi wystarczyć tyle miejsca. Tutaj widzę, że kolejny maluch będzie wychodził. Porządna sadzona tej Sansevierii Dragon. Ostatnia dzisiaj roślina, którą wsadzam. Jeszcze myślę, że starczy mi na tą Star Rose. Bo widzicie, nie ma jej jeszcze w podłożu. Czeka na to, ile podłoża zostanie po wsadzeniu tej rośliny. Jest mój sansevieriowy zakątek przesadzony. Moja gromadka zielona. No i na tyle mi w sumie starczyło tylko podłoża do sukulentów i kaktusów. Mam im tą Ulchra Kirki, Masoniane, Black Coral, Star Rose i Sansevierię Dragon.
i oczywiście te w donicy. Gromadka 7 sadzonek. Brakło mi oczywiście złoża na sukulenty. Będę musiała zamówić. Do takich sukulentów i kaktusów wystarczy ziemia kompostowa, torf kwaśny, żwir, perlit, keramzyt, piasek i odrobina węgla aktywnego. I samemu podłoże sobie można wymieszać. W tym roku już po prostu chcę uporządkować rośliny jak najszybciej, więc zamówię jeszcze kilka woreczków, pewnie na zielonym parapecie, żebym miała i sukulenty ogarnięte. Ogarnę sobie jeszcze tam rośliny w dużym pokoju, a dzieci przyszły robić mi tutaj placuszki i podam Wam bardzo łatwy i szybki przepis na placuszki z serków homogenizowanych. W internecie są podane składniki na jedną porcję. My zazwyczaj robimy podwójną taką porcję i do przygotowania takich placuszków są potrzebne. Serek tutti, jak widzicie, jest tutaj czteropak i pół drugiego czteropaku, czyli 800 g serka waniliowego, równie dobrze wychodzi z tego czekoladowego, który jest w Biedronce. Zrobią dzisiaj wersję z jabłkami, taki będzie dodatek owocowy. Potrzebny jest pół kilo mąki pszennej, 4 jajka i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystkie składniki mieszamy w misce i kładziemy łyżką na rozgrzany olej i pieczemy z obu stron krótko, po pół minutki z każdej strony. Placuszki są naprawdę pyszne, a na dodatek ekspresem można je zrobić. Możecie sobie wypróbować przepis. Sprawdzony, jest bardzo dobry. Tak wyglądają usmażone placuszki z serków waniliowych. Troszkę mnie zeszło przy przesadzaniu roślinek. Jak widzicie, za mną już zachód słońca. Za 15 minut się ściemni. Ja jeszcze sobie tutaj troszkę poprzesadzam tych moich zielonych. Wam już dziękuję za dzisiaj i do następnego razu. Papatki.